Witam Państwa ponownie. Wracamy z drugą częścią rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Panie premierze, nie da się tego nie zauważyć, że chyba Pan zainspirował Prawo i Sprawiedliwość, że z Lewicą da się rozmawiać. Ponieważ tą pierwszą jaskółką była Monika Pawłowska, która się pojawiła w Porozumieniu, a za chwilę okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie też dogadać się z Lewicą a propos Krajowego Planu Odbudowy. To są dwa różne przypadki. Pani poseł Monika Pawłowska, która wczoraj zresztą gościła w Opolu na konferencji dotyczącej polityki zagranicznej, bo sama jest świetnym ekspertem od naszej polityki wschodniej, miała poglądy gospodarcze, które do lewicy nijak nie pasowały w tych sprawach takich kulturowych, moralnych. Też stopniowo obserwując, w jaki sposób zachowuje się z jednej strony lewica, a z drugiej strony jak odpowiedzialnie działa Porozumienie, zbliżała się do nas i ten jej akces tylko dla osób jej nieznających pani poseł Pawłowskiej był zaskoczeniem. Natomiast ale to ona sama się skontaktowała z państwem? Tak. Tak, to była inicjatywa pani poseł, która najpierw nawiązała kontakt z prezydentem Chełma Jakubem Banaszkiem, świetnym samorządowcem wywodzącym się z szeregów Porozumienia. Natomiast zupełnie osobna sprawa to jest Krajowy Plan Odbudowy i to poparcie lewicy dla stanowiska rządowego. Uważam, że to jest przykład tego, jak powinna wyglądać z jednej strony rywalizacja, a z drugiej strony współpraca obozu rządowego, każdego obozu rządowego z opozycją. Mamy w Polsce dwie formuły opozycyjności. Jedna to jest tak zwana totalna opozycyjność, którą reprezentuje niestety przede wszystkim moja była partia Platforma Obywatelska. Ja mam wrażenie, że w tym przypadku ta totalna opozycja dokonała totalnego samozaorania, ale z drugiej strony jest Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe, które zdecydowały się rząd poprzeć. Ale ja chcę jeszcze dopytać, jak się Państwo dogadujecie, ponieważ no tutaj nie da się tego ukryć, że Lewica ma zupełnie inne poglądy. Czy to jest tak, że Porozumienie robi troszeczkę skręt na lewo, ponieważ chociażby raport CBOS z początku tego roku pokazał, że młode pokolenie właśnie skłania się bardziej w tę lewą stronę, ma lewicowe poglądy i to jest też tak, że trochę chcecie tutaj wyjść im naprzeciw właśnie Moniką Pawłowską? Nie, to byłaby zupełnie błędna interpretacja. My jesteśmy partią centroprawicową, reprezentujemy środowisko takie umiarkowanie konserwatywne. Większość wyborców prawicowych w Polsce popiera rozwiązania bardziej radykalne, reprezentowane na przykład przez Prawo i Sprawiedliwość, albo jeszcze bardziej poglądy na prawo reprezentowane przez Solidarną Polskę, ale jest duża część wyborców centroprawicowych, którzy dzisiaj niekoniecznie popierają Zjednoczoną Prawicę. Właśnie zrażeni są tym nadmiernym radykalizmem i do nich swoją ofertę programową przedstawia Porozumienie. Chociażby w credo, które już Państwo opublikowali, możemy przeczytać, że chcą Państwo zapewnienia wolności słowa, wyznania czy orientacji seksualnej. Czy to są też propozycje właśnie, które pani Monika Pawłowska wniosła? Ale pani redaktor, teraz mówimy o sprawach zupełnie oczywistych. Wolność słowa to jest coś, co myślę każdy Polak ceni, zwłaszcza ludzie z mojego pokolenia pamiętający czasy komunizmu. Wolność orientacji seksualnej to też jest sprawa, która moim zdaniem jest niekontrowersyjna. Kontrowersyjne jest co innego. Kontrowersyjna jest pewna ideologia, która usiłuje narzucać nam, Polakom, nam Europejczykom, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem poglądy, że związek dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet powinien być traktowany jako małżeństwo. To jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, to jest sprzeczne z konstytucją i tutaj Porozumienie ma jednoznaczne stanowisko. Czym innym jest szacunek dla drugiego człowieka, niezależnie od jego orientacji seksualnej, koloru skóry czy płci, a czym innym jest obrona wartości, jaką jest rodzina, której trzonem zawsze jest małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Na konwencji Porozumienia wspomniał Pan, że jesteście partią konserwatywną, ale ten konserwatyzm jest nowoczesny. Na czym to polega dokładnie? Po pierwsze jest zielony, czyli rozumiemy potrzebę ochrony środowiska. To jest przejaw naszego pokolenia odpowiedzialności za dobre warunki do życia nie tylko nas samych, ale naszych dzieci, naszych wnuków. Po drugie zdecydowanie stawiamy na nowoczesną gospodarkę. To właśnie Porozumienie
wprowadziło w poprzedniej kadencji cały szereg ustaw wspierających innowacyjność gospodarki. Ja sam przeprowadziłem głęboką reformę polskich uczelni i instytutów naukowych. Po trzecie, wreszcie jesteśmy ugrupowaniem zdecydowanie prosamorządowym, czyli uważamy, że problemy najlepiej rozwiązywane są tam, gdzie władza jest najbliżej obywateli, czyli w samorządach. No i wreszcie jesteśmy ugrupowaniem konsekwentnie proeuropejskim. Jesteśmy dumni z tego, że należymy do tak wspaniałego narodu jak naród polski, ale równocześnie uważamy, że naszą ojczyzną jest nie tylko Polska. Naszą ojczyzną jest cywilizacja Zachodu, cywilizacja europejska, stąd konsekwentnie popieramy obecność Polski w Unii Europejskiej. W Opolu odbyło się pierwsze takie spotkanie, pierwsza konferencja programowa pod hasłem Polityka Zagraniczna. Ten cykl konferencji ma doprowadzić do wielkiej konwencji porozumienia. Po co właściwie organizować takie spotkania w miastach w całym kraju? Czy to jest tak, że musicie doszlifować ten swój program? Rzeczywiście ta konferencja programowa, zresztą moim zdaniem bardzo ciekawa, świetnie przygotowana przez pana ministra Marcina Ociepę, który w ogóle jest osobą odpowiedzialną za organizację tego cyklu konferencji, a potem dużego kongresu programowego, ale to, tu nie chodzi o doszlifowanie programu. Tu chodzi o wyciągnięcie wniosków z zupełnie nowej sytuacji, w jakiej wraz z całym światem znalazła się Polska po pandemii. Świat się zmienił, nic już nie będzie wyglądało tak samo jak przed pandemią. Potrzebny jest nowy program, który by odpowiadał na wyzwania Polski i świata postpandemicznego. To jeszcze teraz na koniec. Dlaczego właśnie w tym samym czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość chce ogłosić Nowy Ład, państwo chcą ogłosić politykę na nowo? Czy to jest taki przytyczek też troszeczkę, że my wcale nie jesteśmy gorsi i też mamy swój pomysł? To jest przypadkowa zbieżność terminu. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zamierzało ogłosić ten tak zwany Nowy Ład. Prawdopodobnie lepszą nazwą jest Polski Ład już w lutym. A zatem nasze inicjatywy nie należy traktować jako jakąkolwiek konkurencję, raczej jako dopełnienie tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą wszystko wskazuje na to, że Polski Ład będzie wspólnym dziełem całego obozu Zjednoczonej Prawicy, bo my porozumienie zaproponowaliśmy bardzo wiele rozwiązań, które nasi partnerzy z PiS-u przyjęli i włączyli do Polskiego Ładu. W takim razie czekamy na szczegóły i oczywiście będziemy obserwować Państwa propozycje. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii, szef porozumienia. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. A ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.